Nie kupuj mebli w markecie. Przyjdź do naszego sklepu i przekonaj się, że oferowane przez nas meble słyną z wysokiej jakości, a zarazem niskiej ceny. W naszej ofercie posiadamy meble pokojowe, kuchenne i biurowe, a także łóżka dla osób niepełnosprawnych i osób starszych ze specjalnie dobranymi materacami. Nasza oferta dowodzi, że ładne, trwałe i praktyczne meble wcale nie muszą być drogie. Jesteśmy pewni, że nasze meble dostarczą Państwu wiele satysfakcji w komponowaniu i aranżacji komfortowych oraz funkcjonalnych wnętrz. Serdecznie zapraszamy! Robiąc zakupy, pamiętaj, że nasze produkty robimy z naturalnego polskiego mleka. Dagny, z myślą o Tobie, dla Ciebie. Marzysz o ciepłym domowym obiadku? Nie masz czasu go przygotować? Zacisze oferuje pyszne, domowe, tradycyjne jedzenie. Na przykład pieczeń wieprzowa z kotletkami i bukiet surówek tylko 11,20. Udko, ziemniaki i bukiet surówek tylko 9,60. Najlepsze pierogi ruskie w Strzelinie tylko 4 zł. Przyjdź i przekonaj się sam. Tu zjecie smacznie, zdrowo i niedrogo. Witam Państwa. Zapraszam na 59. wydanie informacji Telewizji Strzelin. W Sądzie Rejonowym w Strzelinie w dniach od 10 do 11 października miała miejsce rozprawa dotycząca Jana H., oskarżonego o spowodowanie po pijanemu śmiertelnego wypadku w Księgnicach Wielkich, w wyniku którego zginął 16-letni Łukasz Dąbrowski. Jan H. w chwili zdarzenia miał około 2 promili alkoholu we krwi. Poza tym, po ucieczce z miejsca wypadku, starał się zatrzeć ślady powstałe na karoserii samochodu, celowo wjeżdżając w regał na stacji paliw w Łagiewnikach. Tragiczne zdarzenie miało miejsce 26 stycznia 2005 roku. Oskarżonemu udało się raz uniknąć odpowiedzialności dzięki opiniom dwóch biegłych. Jednak rodzice chłopca wznowili proces, interweniując w prokuraturze. Jan H. nadal nie przyznaje się do winy. Wyrok w tej sprawie zapadnie do końca tego roku. 17 października 2006 roku w Strzelinie, około godziny 2.11, doszło do groźnego pożaru w budynku mieszkalnym przy ulicy Kamiennej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Straż Pożarna zabezpieczyła teren, usuwając osoby postronne i ugasiła pożar. Po przeprowadzeniu rozpoznania stwierdzono, że od piecyka ogrzewczego w przewodzie kominowym na pierwszym piętrze budynku mieszkalnego zapaliła się sadza. Intensywnie paląca się sadza spowodowała pęknięcie przewodu kominowego w pokoju na pierwszym piętrze, wywołując pożar. Miejsce zdarzenia przekazano kierownikowi Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Strzelinie celem dalszego zabezpieczenia i kontroli przewodu kominowego. Nareszcie oddano do użytku odcinek drogi łączący Mieszkowice z Dankowicami, dzięki czemu skończą się kłopoty kierowców z przymusowym objazdem w stronę Ząbkowic. Na modernizację czeka także fragment drogi między Mieszkowicami a Skoroszowicami. Remonty przeprowadzone są przy znacznym udziale środków z funduszy europejskich. Dnia 17 października 2006 roku, około godziny 19.20 w Strzelinie, przy ulicy Świętego Jana, doszło do pożaru samochodu osobowego marki Polones. W chwili przyjazdu na miejsce straży pożarnej okazało się, że pożar gaszą już właściciele sąsiadujących pojazdów. W wyniku zdarzenia spaleniu uległa instalacja elektryczna i zasilająca w samochodzie. Podobny wypadek miał miejsce w Sarbach Górnych w dniu 13 października 2006 roku, gdzie spaleniu uległ samochód osobowy marki Seat Cordoba. Przypuszczalną przyczyną zdarzeń było zwarcie w instalacji elektrycznej. Większość mostów powiatu strzelińskiego czeka na remont, na co wskazuje ocena ich stanu technicznego. Wiele lat eksploatacji doprowadziły do konieczności przeprowadzenia natychmiastowej modernizacji mostów na Oławie między Witowicami i Kalinową. Uzupełniono kamienną konstrukcję, poprawiono oraz częściowo wymieniono balustrady, poszerzono drogę i uregulowano odwodnienie pasa drogowego na moście. Fundusze przeznaczone na remont obu mostów pochodziły ze środków własnych samorządu powiatowego.
w najbliższym czasie. Przewiduje się również modernizację mostu w Bierzynie i w Prusach. I na tym kończymy 59. wydanie informacji Telewizji Strzelin. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Biomedus oferuje pełną gamę sprzętu medycznego, pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego oraz urządzenia do terapii magnetycznej. U nas znajdziesz wszystko to, co ułatwi Ci opiekę nad osobą starszą, chorą, a także w rehabilitacji po przebytych urazach. Pomagamy w zakupie mało popularnych i nietypowych artykułów medycznych. Służymy rzetelną informacją i ciepłym słowem. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania. Sklep Biomedus. Jesteśmy po to, aby Państwu pomóc. Szukasz dywanu, wykładziny, a może maty łazienkowej? U nas znajdziesz 10 tysięcy metrów różnego asortymentu. Między innymi dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, nakładki na schody, komplety łazienkowe, maty łazienkowe, a także listwy przypodłogowe oraz obrazy. Możesz u nas liczyć także na obszywanie i skracenie dywanów i chodników. Jesteśmy przygotowani do obsługi klientów o wysokich wymaganiach. Sklep z wykładzinami z ulicy Ząbkowickiej. Przyjdź i przekonaj się sam. Kasia, słuchaj, odkryłam fantastyczny sklep. Nazywa się For You. Totalna rewelka. Mówi Ci, jakie odjazdowe spodnie. Sweterki w różnych wzorach, niespotykane nigdzie indziej kurtki i bluzy. I jeszcze te bluzeczki i koszulki. No i ekstra bielizna. Musimy tam razem pójść. Słucham? Nie we Wrocławiu. W Strzelinie, obok salonu okien Molińskich. To co, idziemy? Wiedziałam, że dasz się namówić. Zapraszam Państwa na 26. wydanie informacji sportowych Telewizji Strzelin. Dzisiejsze informacje zaczynamy od tenisa stołowego. W Stroniu Śląskim odbyły się półfinały drużynowych zawodów o Puchar Polskiego Związku w tenisie stołowym w kategorii uczniowskich klubów sportowych. Doskonale tam zaprezentowali się strzelinianie. W Młodzikach w finale spotkały się dwa zespoły Granitu Strzelin. Zwyciężył duet Dariusz Burger-Filip Put przed Miłoszem Kulskim i Marcinem Bulem. W kategorii Rzaczek zawodniczki ze Strzelina Dominika Maciąg i Sylwia Sawicka nie dały szans przeciwniczkom i pewnie wygrały. Mamy nadzieję, że również dobrze wypadną w finałach. Porażki doznali seniorzy strzelinianki, którzy u siebie przegrali z Gawinem 2 Królewska Wola 1-4. Do przerwy wynik był bezbramkowy i nic nie wskazywało na tak wielką przegraną. Strzelinianie stracili dwie bramki po własnych błędach i za nie mogą jedynie siebie winić. W drugiej połowie wszedł Michał Masłowski, który poruszył ofensywą naszego zespołu i to właśnie po jednej z jego akcji sędzia podyktował rzut karny, który na bramkę kontaktową zamienił Szymon Guść. Zawodnicy strzelinianki postawili wszystko na jedną kartę i chcieli doprowadzić do wyrównania. Jednak goście wyprowadzili dwie kontry, które zakończyły się golami. Seniorzy zajmują 11. miejsce z 14 punktami. 6 meczów zwycięskich z rzędu to dorobek juniorów starszych strzelinianki. Tym razem pokonali Nysę z Gorzelec 3-0. Do przerwy goście stawiali dzielny opór i wynik był bezbramkowy. Po przerwie trener Masłowski na boisko wpuścił jednego z naszych liderów, Damiana Szydziaka. To właśnie on odmienił losy spotkania. Pierwszą bramkę po rzucie rożnym zdobył Henryk Furman. Przy drugiej Michał Masłowski wykończył dokładne podanie Szydziaka. Na koniec sam Damian przyjął piłkę w polu karnym i podręcznikowym strzałem ustalił wynik meczu. Juniorzy młodsi przed meczem z Nysą z Gorzelec nie mieli dobrej pasy, wygrali jedynie jedno spotkanie.
Jednak w tym meczu pokazali swój charakter i wygrali 4-0. Bohaterem został Burtan, który pomimo kontuzji strzelił 3 bramki. Jest to najlepszy strzelec naszego zespołu. 4. bramkę zdobyli zawodnicy ze Zgorzelca, no nasze szczęście był to gol samobójczy. Błażej Augustyn, który jest zawodnikiem angielskiego Boltonu, a wcześniej Strzelnianki, pomógł reprezentacji Polski w piłce nożnej do lat 19 zakwalifikować się do Mistrzostw Europy. To właśnie on w najważniejszym meczu ze Szwedami zdobył 2 bramki, które dały nam zwycięstwo. Teraz Błażej musi się już skupić na grze w swoim klubie i mistrzostwach, które rozegrane będą w lipcu w Austrii. I to wszystko, co przygotowałem w dzisiejszych informacjach sportowych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Być zawsze piękną, nieodgadnioną, intrygującą i zmysłową. W naszym sklepie pomożemy Ci to spełnić. Oferujemy biżuterię dla kobiet o charakterach i nastrojach zmiennych i barwnych, lubiących i poszukujących ciągle nowych, estetycznych doznań. Oferta obejmuje bardzo bogaty wybór naszyjników, kompletów, wyszukanych kolczyków, bransolet, duży wybór torebek i różnorodnych pasków. Nasza biżuteria jest niezbędnym dodatkiem do kobiecej garderoby. Przyjdź i przekonaj się sama. Miły drobiazg, wyjątkowe dodatki dla wyjątkowej kobiety. Szkoła Języków Obcych Lektor zaprasza do Strzelina na kursy języków angielski oraz niemiecki. Zapisy codziennie w godzinach od 16.30 do 18.30 w Liceum Ogólnokształcącym imienia Marii Skłodowskiej-Curie, znajdującym się przy ulicy Jana Pawła II 23. Telefon 39 21 364. Przeziębienie? Przewlekła choroba. A gdzie kupić najtaniej leki? W aptece pod Złotym Lwem posiadamy szeroki asortyment leków gotowych i recepturowych. Leki homeopatyczne, zioła, preparaty ziołowe i szeroki asortyment kosmetyków. U nas bezpłatnie wykonasz dokładny pomiar ciśnienia tętniczego, a ponadto elektroniczny pomiar wzrostu i wagi ciała. W naszej ofercie znajdą Państwo niedostępne powszechnie w aptekach pieluchomajtki i wkłady anatomiczne. Nie bez znaczenia jest dla nas sytuacja materialna naszych klientów, dlatego staramy się w miarę pomagać chorym, szukając dla nich tańszych leków czy odpowiedników, jak również wprowadzając atrakcyjne promocje. Wielu z naszych klientów posiada kartę stałego klienta uprawniającą do zniżek, ale także będącą indywidualną kartą pacjenta umożliwiającą monitorowanie zapisywanych leków. Naszym atutem jest fachowy, systematycznie podnoszący stan swojej wiedzy, troszczący się o zdrowie pacjenta i zawsze uczynny personel. Najważniejsze jest dla nas zdrowie i dobro pacjenta. Jesteśmy prężnie rozwijającą się apteką i dołożymy wszelkich starań, aby nasza apteka spełniła wymagania wszystkich klientów i była miejscem, do którego wraca się z przyjemnością. Apteka pod Złotym Lwem. Strzelin, ulica Wolności 1. Serdecznie zapraszamy i życzymy udanych zakupów. Witam Państwa i zapraszam na kolejne wydanie informacji Pogoda w telewizji Strzelin. W piątek temperatura będzie się wahać od 8 do 10 stopni Celsjusza. Cały dzień będzie wiało. Sobota będzie cieplejsza niż piątek. W dzień będzie 17 stopni. Wiatr jednak będzie wiał trochę słabiej. Niedziela również będzie ciepła i wietrzna. Temperatura osiągnie od 17 stopni Celsjusza. Biorąc pod uwagę panującą aurę, poniedziałek będzie bardzo ciepłym dniem, nawet do 19 stopni. Wtorek, mimo iż będzie ciepły, może być pochmurny. Oczywiście będzie też wiało.
temperatura do 19 stopni Celsjusza. Środa zachmurzona i wietrzna, temperatura do 18 stopni. Czwartek dadzą o sobie znać chmury, lecz ogólnie będzie ciepło. W dzień będzie nawet do 18 stopni Celsjusza. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia! Marzysz o ciepłym domowym obiadku? Nie masz czasu go przygotować? Zacisza oferuje pyszne, domowe, tradycyjne jedzenie. Schabowy z serem, ziemniakami i bukiet surówek tylko 11,60. Klopsiki z sosem, kopytkami i surówką tylko 10,20. Filet z mintaja, ziemniaki i ogórek konserwowy tylko 8 zł. Najlepsze pierogi ruskie w Strzelinie tylko 4 zł. Referencje wystawi nam Twój żołądek! Szukają Państwo mebli oryginalnych, eleganckich, a co ważne, funkcjonalnych? Zapraszamy do naszego salonu. Salon meblowy Tomuś posiada bogatą ofertę mebli klasycznych i nowoczesnych. Wszechstronną paletę rozwiązań dostosowanych do indywidualnych oczekiwań. Służymy Wam fachową poradą, przystępną ceną oraz wysoką jakością oferowanych produktów. Ponadto dysponujemy własnym transportem, dzięki czemu zapewniamy sprawne dostawy bezpośrednio do klientów. Salon meblowy Tomuś, ulica Okulickiego 2. Zapraszamy. Szukasz dywanu, wykładziny, a może maty łazienkowej? U nas znajdziesz 10 tysięcy metrów różnego asortymentu. Między innymi dywany, dywaniki, chodniki, wykładziny dywanowe, wykładziny PCV, nakładki na schody, komplety łazienkowe, maty łazienkowe, a także listwy przypodłogowe oraz obrazy. Możesz u nas liczyć także na obszywanie i skracenie dywanów i chodników. Jesteśmy przygotowani do obsługi klientów o wysokich wymaganiach. Sklep z wykładzinami z ulicy Ząbkowickiej. Przyjdź i przekonaj się sam. Sklep JWJ oferuje podzespoły i osprzęt komputerowy. Towar posiada do 3 lat gwarancji. Sprzęt można zakupić na raty w systemach Lucas, AIG, HSBC i Żagiel. Dodatkowo, gdy oddasz swój stary komputer, dostajesz rabat. W sklepie zdobyć można również wiele informacji o cyfrze plus. Można także podpisać umowę. Sklep jako jedyny z branży komputerowej w Strzelinie honoruje karty płatnicze Visa i Mastercard. JWJ Strzelin, Rynek 8, telefon 39 23 232. Sklep jest czynny od 9 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy. Witam Państwa w kolejnym programie. Dzisiaj powiem o tym, jak policyjna zasadzka zakończyła się strzałami ostrzegawczymi, o zatrzymaniu na gorącym uczynku sprawcy rozboju, o stawie dzielnicowego, który nie dając się sprowokować stawił czoła kilku pijanym chuliganom, wypadku na autostradzie A4 oraz rozpoczynającej się akcji Stop Wagarom. Policjanci operacyjni dzięki uzyskanym informacjom rozpoczęli obserwację pewnego odcinka nieczynnej linii kolejowej w pobliżu Jegłowej na terenie gminy Przeworno. Z informacji wynikało, że do kradzieży metalowych elementów torowiska przygotowuje się grupa przestępców. W czwartek rano, 12 października, w miejsce obserwowane przez dwóch policjantów podjechali złodzieje, przystępując do kradzieży. Kiedy policjanci chcieli ich zatrzymać, przestępcy rzucili się do ucieczki dwoma samochodami. Rozpoczął się pościg, w trakcie którego jeden z samochodów ruszył w kierunku radiowozu, tak jakby chciał go staranować. Policjanci dobyli broni i oddali strzały ostrzegawcze. Pozwoliło to zatrzymać sprawcę, który, jak się okazało, był nietrzeźwy. Jego koledze udało się uciec, ale nie na długo, gdyż policjanci szybko ustalili, kim był i choć ukrywał się, został również zatrzymany. Prowadzone w tej sprawie postępowanie ma na celu m.in. ustalenie, czy zatrzymani
dokonali innych podobnych przestępstw nie tylko na terenie naszego powiatu. Na gorącym uczynku rozboju zatrzymali policjanci nietrzeźwego 31-letniego mieszkańca Strzelina, który uderzając pięścią w twarz doprowadził do stanu bezbronności innego nietrzeźwego, po czym zabrał mu 200 zł. Wobec zatrzymanego sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Grozi mu od 2 do nawet 12 lat pozbawienia wolności. Parę dni temu jeden z dzielnicowych zwrócił uwagę na spożywających alkohol mężczyzn, którzy nie dość, że pili w miejscu publicznym, to jeszcze bezpośrednio przy budynku szkoły podstawowej. Kiedy zareagował na ich niedozwolone zachowanie, został przez nich znieważony słowami wulgarnymi, a jeden z mężczyzn wprost powiedział mu, że ma ich zostawić w spokoju i niczego nie widzieć. Zachowali się przy tym bardzo agresywnie i głośno, prowokując policjanta do bójki. Dzielnicowy sprowokować nie dał, tylko szybko wezwał wsparcie i zatrzymał cwaniaków czujących się bezkarnie. Zatrzymani mieli prawie 3 promile w wydychanym powietrzu i odpowiedzą nie tylko za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, ale i za znieważenie policjanta, za co grozi nawet do roku pozbawienia wolności. 15 października rano na autostradzie A4 na wysokości Wiązowa doszło do wypadku, w trakcie którego kierująca Toyotą kobieta najechała na tył poprzedzającego ją Poloneza. W wyniku zderzenia wstrząsienia mózgu doznała pasażerka Poloneza. Przyczyny wypadku zbadają policjanci w trakcie prowadzonego w tej sprawie postępowania. Proszę Państwa, nieprzypadkowo mówiłem ostatnio o zagrożeniu osób nieletnich przebywających poza domem w godzinach nocnych czy uciekających ze szkoły. Jest to duży problem i dlatego od przyszłego poniedziałku policja na całym Dolnym Śląsku rozpoczyna akcję Wagaron Stop, w trakcie której policjanci będą zwracać szczególną uwagę na dzieci i młodzież przybywające do południa poza szkołą. Osoby takie w przypadku ustalenia, że wagarują, zostaną przekazane szkole, zaś do rodziców skierujemy pisemną informację o interwencji z prośbą o wzmożenie opieki nad dzieckiem. Należy liczyć się z bardzo intensywnymi kontrolami, a obowiązek sprawdzania osób nieletnich, czy przypadkiem nie wagarują, stał się jednym ze stałych zadań patroli policyjnych. Wczoraj dzięki takiej kontroli zatrzymaliśmy w Strzelinie 15-latka mieszkańca województwa kujawsko-pomorskiego. Okazało się, że chłopiec przebywa na ucieczce z ośrodka szkolno-wychowawczego. Sprawdzamy teraz, co robił w Strzelinie i czy przypadkiem nie dokonywał tu przestępstw. Przypominam, że nasz program można również oglądać na internetowej stronie telewizji Strzelin. To wszystko, co na dzisiaj przygotowałem. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejny program. Chrupiąca skórka i aromat prawdziwego polskiego chleba. Ten niezmieniony od lat niepowtarzalny smak, bo wypiekane z regionalnej mąki w tradycyjny sposób. A to wszystko dla Ciebie. Piekarnia Muszyński. Twój chleb powszedni. Wyposażać, urządzać tylko z nami. Sandbud jest firmą rodzinną działającą od 10 lat. Specjalizujemy się w sprzedaży urządzeń grzewczych i sanitarnych. Mamy duże doświadczenie w branży sanitarnej i dostęp do najlepszych krajowych producentów. Każdego klienta traktujemy indywidualnie, oferując towar po najniższych cenach i doradzając w tworzeniu swoich czterech ścian. Najbardziej nas cieszy duże grono zadowolonych klientów. Mamy nadzieję, że dołączą Państwo do tego grona. Serdecznie zapraszamy. Meble produkujemy i sprzedajemy.
Kuchenne i biurowe mogą być też pokojowe. Zabudową wnęki nie pogardzimy, a drzwiami przesuwnymi to każdą szparkę zasłonimy. Gdy pęka już szuflada, czas o nowych meblach z nami pogadać. Jak zadzwonisz, to podjedziemy i kuchnię zaprojektujemy. Bo to meble na wymiar i miarę twojej kieszeni. My dla ciebie tniemy deski i przycinamy ceny. Strzelińska Kuchnia, Waldemar Zaradny, ulica Borowska, zaułek 7, naprzeciw mleczarni. Strzelińska Kuchnia? Wióry lecą! Powiatowy Bank Spółdzielczy w Strzelinie to polski bank mocno związany z lokalną społecznością, działający od 1951 roku. Nasz bank stawia na innowacyjność i nowe technologie, oferując nowoczesne kanały dostępu do banku. Wciąż poszerzamy ilość oddziałów, punktów kasowych oraz bankomatów. Myślimy także o Twoim wypoczynku. Mamy dla Państwa miejsca noclegowe, które pomogą Wam się zrelaksować i zapomnieć o codzienności. Powiatowy Bank Spółdzielczy. Pracujemy na Twoją korzyść.
panowie są po raz pierwszy w Strzelinie? Nie. Nie po raz pierwszy oczywiście, ale ja mam osobistą pewną historię związaną właśnie ze Strzelinem. Pamiętam rok 1968, na pewno byłem na drugim roku studiów i pierwszy raz Romuald Krieger, mieszkaniec zresztą Strzelina, który studiował razem z nami na roku, zaproponował mi, że w zastępstwie chorego kolegi, żebym przyjechał i grał na gitarze w zespole do tańca, tutaj w Domu Kultury. Ja przyjechałem pociągiem na legitymację studencką, druga klasa, pociągu schowowy. Przyjechałem ze swoją gitarą pod pachą i grałem tutaj w Domu Kultury, który chyba nie istnieje nawet, bo to był stary Dom Kultury, nie ten, który był potem nowy po remoncie. I tam grałem przez całą noc do tańca razem z tą orkiestrą i wyjechałem, pamiętam, i w dżinsach miałem całą kieszeń takich drobnych 50-groszówek, złotówek. I to była autentycznie, był to pierwsze pieniądze, jakie zarobiłem za pracę, no, nazwijmy to artystyczną życiu. To właśnie miejsce, właśnie Strzelin. On jest bardzo inteligentny, tak? On jakby tylko trochę zdurniał, to redaktora mógłby zostać. No dziękuję. A jakby całkiem zdurniał, to i naczelny miał. No dobrze, może zmieńmy temat. Pan wie, że jaki on jest inteligentny, siwy? No, nie wiem, no. Kiedy po raz pierwszy na scenie wystąpił kabaret Elita? A to Jurek musi powiedzieć, bo ja nie ale jestem. Ale nie wiem, to powiem. 37 lat upłynęło. W tym roku my mamy 187 rocznicę tego kabaretu. 50 lat Studia 202, 60 lat Polskiego Radia Wrocław, 37 lat kabaretu Elita i 40 lat naszego dzieciństwa, razem 187. Ja sam jubileusz się w pewnym wieku. Ale w jednym roku gromadzimy, bo przecież mamy oszczędne państwo, prawda? Także kabaret powstał rzeczywiście w roku 1969, kabaret Elita. A Studio 202, jak Staszek wspomniał, w 1956 roku, oczywiście my nie byliśmy założycielami tego studia, tylko Andrzej Waligórski tej audycji, ale potem po latach Andrzej nas tam wszystkich zaczerpnął do siebie, wprowadził do redakcji, trwamy tam do dzieci. I ciągniemy jakoś ten radiowy wózek. Wie pan, że on pryto zna w czterech językach, a wio to w trzech? Co pan powie tam? No to powiedz pan do niego po angielsku wio. Ale to pan ja nie wiem, jak jest wio po angielsku. Bo pan dumny jest, to pan nie wie. A to każdy gówniarz wie, że wio po angielsku to jest enter. Czy Polacy mają poczucie humoru? Tak, oczywiście. Generalnie Słowianie mają poczucie humoru, mają wdzięk wielki. Aczkolwiek, ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, niespecjalnie lubimy sami z siebie się śmiać, ale niewątpliwie mamy poczucie humoru, jest to naród dowcipny. I z tego narodu wychodzi się wielu fantastycznych ludzi, którzy uprawiali abstrakcje, jak chociażby Witkacy, Mrożek, Tuwim, Słonimski, Kowca, Jasio Pietrzak, Janek Kaczmarek. Głównie chciałem powiedzieć, nasz przyjaciel, który był i do tej pory jest mistrzem piosenki zwłaszcza. I wielu innych bardzo... Tak, mamy poczucie humoru, mamy. I chwała Bogu, mamy się z czego śmiać. I wystarczy zobaczyć przecież, jaki jest ogromny wykwit teraz kabaretów. To nam, którzy w tej tak zwanej branży się obracamy, nam jest trudno, by mi było wymienić przynajmniej, ale tych zespołów jest kilkadziesiąt w tej chwili, które występują na rozmaitych festiwalach. Ten humor się oczywiście trochę zmienia, ale trudno się dziwić. No, są w tej chwili kabaret całkowicie odszedł od właściwie satyry politycznej. Wszyscy właśnie uprawiają się dowcip bardziej abstrakcyjny, bardziej jakiś taki sytuacyjny. Inny, bardziej nawet teatralny, rzekłbym, taki komediowy. No ale takie widać czasy są, nie wiem czemu, ale kabaretów jest ogromna masa i spotykamy ich co trochę na każdym kroku. Pan wykorzystuje to biedne zwierzę do ciężkiej pracy fizycznej. A to co, jak ja mu żreć daję, to co, ma tylko telewizję oglądać? Ja zresztą jemu Sejmu nie pozwalam oglądać, bo mu oczy ropieją od razu. No dobrze, ale zaprzęga pan to zwierzę do ciężkiego wozu. No zaprzęga, a co, babę mam zaprzęgę. No nie mam, gdzie pan, gdzie pobiedę, to co pan, gdzie pobiedę do wozu? A wie pan, że ja ją kiedyś zaczął? Do wozu? Ciebie wozu, pada do wozu, za durne, co? Przepisów nie da. Do pługa ją zaczął. Do pługa? Do pługa. Czy zdarzyło się panu taka sytuacja, że któryś z polityków na panu się obraził ze względu na żarty? Nie, dlatego że nie chciałbym używać tego słowa, ale my jesteśmy autorami dość subtelnych tekstów i nigdy nie staraliśmy się atakować jakoś tak wprost. Zwłaszcza, że to nie nasze zadanie i nie nasza działka, niech oni się nawzajem mordują i zabijają. Ja bym powiedział w ten sposób, że być może któryś się obraził, tylko po prostu my o tym nie wiemy, bo to co innego się obrazić. Czy mieć na przykład jakąś tam pretensję za dobry żart, ale dobry żart.
a co innego jest powodzie obrazić się integrowo, czy procesować po prostu, wtedy to się kończy procesem i słusznie zresztą, no bo co innego jest kogoś wykpić, otrzymać sposób jakiś tam, a co innego jest powodzie obrazić, to są dwie zupełnie różne sprawy, to właśnie może być, że nam być może ktoś ma do nas żal na przykład, jakiś żart, bo i taki żart tu się i mamy, ale nikt nie powodzie obrazić się wprost, dlatego tego procesu jest właśnie nieco do tego typu właśnie. Dodał, że co innego jest, że ktoś ma do nas żal, ewentualnie, chociaż nie sądzę. Może mieć. Jeśli, to taki mniej inteligentny. Natomiast jeśli się ktoś obraża, to znaczy, że nie ma poczucia humoru, to znaczy, że generalnie nie nadaje się na polityka. Polityk jest osobą publiczną i musi się liczyć z tym, że ewentualne błędy, popchnięcia, czy wręcz jakieś głupstwa, to mu się będzie wytykać. I tyle. No. Czy pan zapewnia temu zwierzęciu odpowiedź? Wie pan, panie redaktorze? Wie pan, że tego, że o i ten, znaczy dziwy, no, dziwy, pan powie, no pan mówił przez chwilę, że pan nie taki dobry, no, on ma o mnie dobrze, wie pan, no, myślę, że pan o niego dba, on śpi w salonie, o, i jest obowu fruty, a, no, a ostatnio to by byli, czekaj pan, bo będzie na kupę, co to było, a wie, Rigoletto, aha, bo strasznie na nie rzucało, jak wracali. Czy pracują panowie obecnie nad jakimś nowym programem kabaretowym? Znaczy my nigdy nie robimy premier jako takich. My u nas właśnie program się cały czas zmienia, program cały czas ewaluuje. Sytuację wymuszamy, piszemy z dnia na dzień, bo piszemy do audycji. Stąd właśnie nie robimy jako takich premier, że program jakiś tytuł określony, tylko po prostu rzeczy, które są aktualne, mniej aktualne wypadają, to miejsce zastępowane są po prostu rzeczami bardziej aktualnymi. Jak to ludzie piszący na co dzień, miejsce bywa się w pewnym sensie dziennikarzami radiowymi i reagujemy po prostu na to, co nas dookoła spotyka. To jest takie literackie perpetuum mobile, ono się samo napędza w zależności od sytuacji, jak Jurek mówił. I my to cały czas robimy w audycjach, bo przez żywo reagujemy na to, co nas otacza, bo jesteśmy obywatelami tego kraju i go kochamy i dlatego często z różnych rzeczy, które są w naszym przekonaniu głupstwami, tkwimy, bo jak mówił mądry biskup Grasicki, śmiechnie, kiedy jest nauką, prawda? Dziękuję. Nie wiem, czy ten pański koń, czy w ogóle spełnia normy europejskie. O, spełnia. On przywydziepny, panie redaktorze, to normę ma w porządku. A z panami ma dobre? No, bardzo, kiedy? Zrób jednego pesada, pan dyrektor. Nie, ja bierze na słowo. Ja nie mogę o tym zająć. Nie, pan, ja bierze na słowo. Nie, wie pan. On by nie to, bo ona by ten jeden nie dałby żadnych czerwonych. On wstydliwy pan, a? No, jak to pobywa, wiesz.